somatyzacja, gdy nasze ciało woła o pomoc. Czy zdarza się, że odczuwasz chroniczne bóle głowy, mięśni i stawów, być może doświadczasz powtarzających się dolegliwości gastrycznych? Odwiedzałeś już lekarzy różnych specjalizacji i nie poznałeś jednak przyczyny pojawienia się uporczywych objawów. A co jeśli powiem Ci, że Twoje ciało woła o pomoc, a przyczyny są spowodowane Twoimi problemami psychicznymi i na próżno próbujesz wytłumaczyć je różnymi schorzeniami? Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a w tym filmie opowiem Ci, w jaki sposób psychika ma wpływ na Twoje dolegliwości fizyczne. Czym jest somatyzacja? Są to zaburzenia natury somatycznej, które pojawiają się w Twoim ciele, a których nie można uzasadnić określonym schorzeniem medycznym. Musisz wiedzieć, że ciało i umysł są ze sobą ściśle powiązane i bezpośrednio na siebie oddziałują. Jest to sposób radzenia sobie organizmu z dostarczanym stresem psychicznym oraz emocjonalnym, czyli wyrażanym dyskomfortem psychicznym pod postacią reakcji fizjologicznych. Takie zaburzenie często powoduje pogorszenie jakości Twojego życia na wielu jego płaszczyznach. Jakie objawy somatyczne pojawiają się najczęściej? Dolegliwości, które najczęściej pojawiają się w przypadku zaburzeń somatycznych, to m.in. kołatanie i kłucie serca, duszności, drżenie rąk, chroniczne bóle głowy czy brzucha, wymioty, wzdęcia, a nawet osłabnięcia czy omdlenia. Dotykają najczęściej układu nerwowego, oddechowego i trawiennego. Jak leczyć objawy somatyczne? Pierwszym krokiem do wyzdrowienia jest zidentyfikowanie i skonfrontowanie własnych emocji oraz myśli, które leżą u podstawy występujących objawów. Rozpoznawanie sytuacji, w których dane objawy się pojawiają, może okazać się kluczowe w zrozumieniu, od kiedy zaczęliśmy się tak czuć oraz co nasze ciało chce nam w ten sposób zakomunikować. W kolejnym kroku należy przepracować problemy natury psychicznej poprzez skonfrontowanie się z przykrymi wspomnieniami, nieprzepracowanymi traumami, doświadczeniami toksycznych relacji w naszym życiu czy chronicznym stresem związanym na przykład z pracą. W takim przypadku psychoterapia może okazać się niezbędnym sposobem leczenia towarzyszących nam objawów. Według licznych badań naukowych, wysoką skuteczność leczenia uciążliwych i chronicznych reakcji fizjologicznych wykazuje psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, która nauczy Cię odczytywać swoje emocje oraz nakieruje na przyczyny powstawania objawów somatycznych. Dodatkowo warto zadbać o podstawowe filary życiowe, takie jak odpowiednia ilość snu, prawidłowe odżywianie się, zdrowe relacje z innymi osobami, odpowiednią ilość aktywności fizycznej czy zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. W procesie leczenia przydadzą Ci się również techniki relaksacyjne. Warto wybrać sobie jedną z nich i regularnie poświęcać im parę minut w ciągu dnia. Postaraj się również zwracać większą uwagę na swoje emocje. Naucz się je identyfikować i nazywać, aby lepiej zrozumieć ich przyczyny. Początkowo ten proces może wydawać się trudny, jednak z czasem łatwiej będzie Ci odczytywać sygnały, które wysyła Ci Twoje ciało. Pamiętaj również o uważnianiu własnych emocji. Nie blokuj ich. Pozwól sobie na przeżywanie ich całego wachlarza – smutku, lęku, radości. Zaakceptowanie ich oraz przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na ich przeżywanie pomoże w zminimalizowaniu częstotliwości występowania dolegliwości somatycznych. Zidentyfikowanie źródła oraz prawidłowe przepracowanie problemu to droga do odzyskania zdrowia oraz lepszego samopoczucia. Jeżeli temat Cię zainteresował i masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiemy w komentarzu. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdrowia psychicznego, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału.